Siemanko, cześć, dzień dobry, subskrybuj dzwoneczek, nie wiem, zostaw lajka i przechodzimy do odcinka. W dzisiejszym odcinku jeden z widzów oczywiście mnie poprosił, abym zrobił mu, jak zrobiłem sobie, o takie. Ja wam już pokażę teraz. Pierwsze, wchodzicie sobie na stronę internetową, który będzie link w opisie i tu macie, wybieracie sobie system operacyjny. Tu pierwsze sobie pobrać takie coś, jak sobie wam pobrało, ja już mam pobrane, wchodzicie sobie w pobrane, już przełączę to na pulpit, dobra, ekran muszę, dobra, okej, przełączę sobie na pulpit, dobra, i tu wchodzicie sobie w pobrane. Otwieracie sobie taki cosik. Tu sobie te jest ubrane. Dobra, abonuj. Dobra, tu jest paragraf. Install i to. Się zainstaluje to. To powinno teraz zresetować Discorda. Tak. Złączam sobie Discorda, następnie wchodzimy tu i pobieramy sobie instalację. Dobra, powinniśmy sobie pobrać i tu sobie. Dobra. No. Żądania. Dobra, jak już pobraliśmy link w opisie, wchodzimy sobie w Discorda. Nam powinno się wyświetlić o takie coś. Przewija. Możesz nie przewijać, dobra. No, ustawienia. Tu dajemy sobie, pierwsze wchodzimy na stronkę moją. Developers Portal. Nowa aplikacja. No ja wiem, to na przykład YouTube. Reklama. Albo kliknij w status. Dobra, stworzymy sobie. Możemy sobie zamknąć. Tu sobie wgrywam. Tak. Zapiszę dwie zmiany. Identyfikator klienta sobie. Tu wklejamy, potem klikamy klucz publiczny. Dobra, tu jest pay. Dobra, następny. Tu sobie możemy sprawdzić obraz. Dobra, za dużo klik, nieważne. Tu można wszystko sobie ustawić. No. Program, co chcecie i potem możecie sobie zmieniać. I dobra, teraz jak już mamy, to jest tu status, na przykład, nie wiem, kliknij. Dobra, tu jest na przykład subskrybuj. Następnym, tu możemy subskrybować link kanału, jeśli chcecie zasubskrybować jakieś albo kogoś. Zareklamować to kopiujemy tu bez widząc na polecane obrące sobie wklejamy tekst tej dobra tu jest rybuj tu jest URL tu jest Discord. To już wam przejdę do Discorda, zapraszamy sobie. Link nigdy bez linku, oczywiście nigdy, ciągle tego wymieniać. Chwilę. Ustawienia. No i Discord sobie wkleję. Teraz już się nam zapisało, to teraz musimy wejść na przykład mój serwer. I tu oczywiście już nam działa.
Dobrze, kliknij w status, subskrybuj YouTube, kliknij i tu mamy takie coś. I to oczywiście wszystko by było na tyle. Dziękuję widzowie za oglądanie i do zobaczenia.